Witam graczy bardzo serdecznie. Kolejna wojna przed nami. Druga tutaj odsłona strzałek, gradu strzał. Bijemy się z sojuszem Stay Friends. I mamy tutaj godzinę 20 do końca zakończenia tej wojny. Do końca zakończenia. Trochę też tak powiedział jak debil. Do końca wojny oczywiście. Zostało nam tu kilka defów przeciwnika do zbicia. A mamy tych ataków 16, przeciwnik też ma 16. Wygrywamy o 100 punktów. Natomiast to jeszcze nie jest taka bezpieczna przewaga, zwłaszcza, że te ostatnie wojny graliśmy te końcówki naprawdę bardzo, bardzo kiepsko. Więc zobaczymy, jak będzie dzisiaj. No są luny, których chciałbym nie bić. Szczerze, zamiast na przykład bić połączenie Hathor plus Luna, czegoś takiego, to wolałbym zbić takiego Elkanena. Więc zobaczymy, jak będzie. No są tu też te inne cele. Może się uda zbić tutaj ten górny rząd. Tu jakiś szal, jakiś Aramis. No, coś tam może się wybierze. Także co ja tu wam jeszcze mogę powiedzieć na początku? No w sumie chyba tyle. W sumie chyba tyle. Później zaczynamy Equalizer, więc będzie jeszcze ciekawiej. No jak widzimy, 5000 ataków, 5000 punktów mamy i my, i przeciwnik prawie. A tych ataków 16, więc kurczę, ostatnio tych 6000 nie możemy wbić. Co jest troszkę lipa. No ale zobaczymy, jeśli to da wygraną te 5000 z kawałkiem, no to myślę, że najważniejsze będzie to, że wygramy, a nad skutecznością będziemy jakoś tam pewnie pracować sobie. Dobra, to trzeba wybrać sobie jakiś cel i będziemy szli. Okej, pierwszy atak i tu już bym coś zmienił. Zobaczcie sobie, na kogo idę. Tutaj idę na Starwalkera oraz na Ceto. I kurczę, nie wiem, czy tutaj tego Barclaya nie wziąć, czy wziąć. Natomiast może to się udać. Zależy też, czy będą niebieskie, czy nie. No i tu idziemy, kurczę, no. Mega ciężko. Tym bardziej, że ten Acid Fire ma tutaj takie coś, że nie będziemy sobie mogli nakładać buffów. Ale mam nadzieję, że uda się go jakoś zablokować. On nie ma odporności żadnej. Ten też nie ma tu. Starwalker również. No i Ceto również. Natomiast ich wiadomo, że chciałbym odpalić, żeby się zabili na Mitsuko. Czy tak będzie? Nie wiem. Tu jest tylko jeden też lekarz. Czy to będzie dobre? Też nie wiem. No natomiast idę tak. Idę tak i zobaczymy. Jeden lekarz na tym trybie to nie jest jakieś tam dobre rozwiązanie niestety. Ale może będzie wysyp czerwonych. No mamy szóstkę, na pewno mamy szóstkę. Nie mamy niestety niebieskich. Ale... Okej. No i teraz mógłbym tutaj zaryzykować coś, a mógłbym po prostu złożyć te... Dobra, zaryzykujemy jeszcze. No jest Jaksowie, ale czy ja go jakoś mocno potrzebuję? Dobra, zrobimy tak. Nie chciałem tylko odpalić tego Acid Fire'a. Okej, udało się nie odpalić. Dobra, chyba trzeba będzie tą babkę zbić. Więc zrobimy tak. No i tak naprawdę tutaj nie chcę za mocno zbijać many temu Starwalkerowi przede wszystkim. Więc Mitsuko uderzy w środek. Okej, i zrobimy tak. Dobra, babka zginęła. To jest git. Tu trzeba Ceto uruchomić. Kurczę, to jest lipa, że tu nie mam nic niebieskiego. Dobra, Ceto się odpala, Starwalker myślę, że też się odpali. No, i Acid Fire też się odpali. Okej, my może będziemy mieli niebieskie. Dobra, on umarł. Ten mocno uderzył, kurczę. Aha. Dobra, jakoś tam mnie zabili, nie wiem dlaczego. Ale okej, no i teraz zobaczymy, w kogo walnie Christina Aguilera. Okej, w stronę taką. Więc tu chyba będziemy umierać za chwilę.
Czy coś tu możemy zrobić? Odpalić chyba to. Tu będzie diament zielony się zrobi. Duże combo. Dobra, przerzucił. Tylko, że tu nadal kurczę. Kurczę. No mam 3 na pusto. Ale to nie wystarczy, te 3. Jeszcze 2 tury. Dobra, uderzy mnie teraz Acid Fire. My sobie zrobimy tak. No tutaj tego nie wygram, ale będę chciał jak największe obrażenia zadać. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, musimy wymusić panią. A jakby zginął. A jakby ta Krystyna niego się może przerzuciła, to może coś by z tego jeszcze było. A tak, no niestety. Niestety, no jeden lekarz. Nie wiem też, dlaczego kardynał mi zginął. Co tam się wydarzyło? Czy on nie miał tego buffa, czy co tam było? Tego nie wiem, muszę to obejrzeć, ale. Ale no jest tu nadszarpnięty. Nie wiem, czy mam jakieś dobitki, czy nie. Więc zrobię jeszcze ze 3 ataki, zobaczymy, czy tam będę dobijał, czy co tam zrobimy. W każdym razie idziemy sobie na kolejny cel. Okej, no i kolejny atak poszedłbym tak. No i tu, jak widzicie, mam już nowy oddział dla Queena. I z racji tego, że mam ten oddział, to żeby mi odpalał po 7 klockach, muszę tutaj go łączyć z Rysiem. Więc idziemy w ten sposób. No tutaj znowu oddziały jakieś. Oczywiście lewa strona tutaj jest kosmiczna, prawa strona jest troszkę słabsza. Zobaczymy. Może tu Rochefort coś zadziała, a może przegramy znowu. No jak widzicie, te oddziały naprawdę tutaj zmieniają grę. Jest mega ciężko się tutaj bije te składy. No i co my tu mamy? No mamy jedną trójkę. Na 2 sposoby złożyć ją mogę. Mogę sobie zrobić drugą trójkę, jeśli zacząłbym od żółtych. O, kot miauczy. Ale kurczę, chociaż tutaj Deadwood może by mi to ugrał. Nie, no nie zabije. Chociaż tyle klocków dostanie, może? Zobaczymy. Ok, jest czwóreczka. Więc w sumie mogę zrobić 3-6 od razu. Tak chyba zrobimy. Zrobimy 3-6 bez zbędnych tutaj ceregieli. 1200, nie uderzy tyle. Nie uderzy tyle, ja nawet nie widziałem ruch. Ok, mam ruch 1-2 na planszy. Aj. Fiolet? Dobra. No tutaj gra pomogła. Czy ty od 4 klocków zginiesz? Żebyś nie wyleczył? Nie wiem tego szczerze. Szczerze nie wiem. Bo nie chciałem te buta odpalać. 4 klocki. Ile mi dadzą 4 klocki? Damage'a. Nie wiem, jak to się teraz liczy. Kiedyś to umiałem liczyć, teraz nie. Na starych zasadach to działało tak, że biłem około. Około 50 za klocek, ale że tu jest ten jest 100 damage za klocek, no i 3 karty, czyli biłem po 300. Tutaj niestety on ma więcej armora, więc jak kiedyś biłem po 300, teraz bym może tego nie ubiję. Nie wiem, ile on dostawał, kurczę. 3356 życia, on nie miał tutaj całego życia. Dostał tutaj 2 klocki, 4 klockami dostał. Nie wiem, po prostu nie wiem, czy odpalać deadboota, bo ten deadboot może mi się przydać za chwilę. I nie wiem, czy tutaj iść w te 4 i go zabiją 4, czy go nie zabiją 4. Kurczę, no i teraz będę myślał przez godzinę. Ile tu może być klocek? No, klocek musi być po 300. No i taka szansa jest, że tyle będzie biło. On tu ma jeszcze defa 20%, więc może go nie ubije. Ale no mam tu Rochforta plus do ataku. Ty masz ataku 1500 prawie. Ty też masz dużo. Ach, kurczę. Dobra, co ja potem będę miał? Nie wiem sam. Tu bym sobie uderzył tak. 2400, że też masz dużo życia. Jak na ciebie. Dobra, robię tak. Zamykam oczy. Uff, tam chyba ledwo poszło, bo te hity były prawie, że po 300. Dobra, to całkiem możliwe, że tego też zbijemy. Tylko, że najpierw zacznę tak.
I teraz tak. No okej, okay, i go dobijemy, mam nadzieję. Dobra, udało się go dobić. A ty, Pancio, dlaczego nie zginęłaś? Dobra, nieważne. Robimy sobie teraz tak. I zrobimy sobie tak. Mam jakiś minus do regeneracji many. Ale dobra, to nic. Dobra, dobra. No strzałki idą, więc niekoniecznie chciałbym się leczyć. Zrobimy sobie tak po prostu. Dobra, no te fiolety przychodzą dość ładnie, więc nie powinno się tutaj nic złego wydarzyć. Tu sobie możemy zrobić tak. Na razie z Rysiem czekamy, bo może będę potrzebował leczenia od niego. Dobra, nie będę potrzebował. Więc robimy tak, czy ty zginiesz? Nie, nie zginąłeś, więc bardzo dobrze. No i to powinno załatwić sprawę. No okej, okay, no tu się udało, tutaj ładnie plansza dopisała, przychodziły ładnie te fioletowe, więc jest ok. I lecimy dalej. Okej, okay, kolejna, tak patrzymy tak. No i tutaj wiem, że jest ukonany idę niebieskimi. Ale on tu stoi w rogu, znaczy w rogu, no w sensie na flance stoi, więc możliwe, że uda mi się go jakoś zablokować Goldi wcześniej, w sensie odbić. No nie wiem, tu będzie mega ciężko, ponieważ nie mam tutaj nic na oślepienie. Więc, ale mam tutaj coś, co będę kreat im te buffy najwyżej. Może to coś porobi, zobaczymy. No tu już oddziały, dwa duże oddziały na Perseuszu i na Diohan. No myślę, że tu będzie Kleopatra, natomiast no, Perseusz teraz dispeluje, więc może uda się tutaj coś zrobić. No zobaczymy, no potrzebuję tu 7 klocków na pewno na start, natomiast te 7 możliwe, że nie zabije, to pewnie przełamania będzie brakowało, ale zobaczymy, fight i lecimy. Oni się troszkę odbijają, więc zwiększamy swoją przewagę. Okej, okay, no i co my tu mamy? No mamy ładny ruch, pierwszy combo, ale czy ja chcę robić to combo? Bo bym może zaryzykował tutaj taki ruch. Ja tu potrzebuję 7 klocków, więc nawet jak mi coś podejdzie, co mi tam może podejść? No może mi podejść w sumie na 7 od razu. Bo chciałem zrobić te czerwone po prostu w ciemnopierze, a tak mi się wydaje ten ruch dość ok. Że tam coś może podejść, ale też może nic nie podejść i wtedy będę żałował. Więc idę w te combo, może tu przyjdzie do czwórki coś. Okej, przyszła kolejna trójka i to w tego pana, więc jest dobrze. No i teraz mógłbym zrobić fioletowe z zielonymi combo, potem to mi da niebieskie, jeśli z dołu by nie przyszedł, tylko że boję się, że to może zrobić jakieś combo, więc chyba najpierw pójdziemy sobie spokojnie po Goldi, po prostu i użyję jej tutaj w formie oczywiście odbicia, nie będę jej używał tutaj jako lekarza. I tak już zrobię. Dobra, no i oczywiście było ślepionko, więc jest reflekt. No i teraz tak, ta bomba by mi starczyła, żeby załadować te karty. Tylko boję się, że ja tu zrobię jakieś combo. Ale nie powinno pójść combo, nawet jakbym załadował sobie jeszcze tę trójkę tutaj. Kurczę, no bo... bo jest szansa, że on mi upali drugi raz, jak ja zrobię te niebieskie. Mogę odpalić tylko bombę i bomba mi jeden klocek. Boję się też, żeby nie poszło jakieś kombo, nie załadowało Kleopatry. Więc tu jest taka trochę szkrepatowa sytuacja. Wiem, że oczywistym ruchem jest tutaj pójście po niebieskie i w ciemnopierza i tyle. Ale to mi zrobi kombo fioletowe. To mi rozbije bombę. Ale dalsze kombo nie powinno pójść. Oczywiście powinno pójść te czerwone kombo w ciemnopierza z lewej strony, ale myślę, że prawa strona powinna być w miarę bezpieczna. No nie wiem, zamykam oczy, zobaczymy, czy tu będzie bezpieczne, czy niebezpieczne, bo to mi też naładuje oczywiście Diohan. No i to widzimy, co się dzieje. No i prawą stronę blokować, czy lewą stronę blokować? Znaczy zabijać. Myślę, że tutaj zabijemy. Perseusz daje niemożliwość leczenia, więc te karty już tak będą zabite. Dobra, idziemy. Raz, dwa, trzy. Ok, udało się zabić. Ty powinieneś spłonąć. Mogę też tutaj sobie odpalić Diohan i kraść im podbicia.
Ale co mi dadzą te podbicia, że ja będę kradł? Zatem oni już nie mają, bo zdisplowałem te podbicia. Teraz będą mieli na nowo, ale ja i tak nie będę teraz opalał żadnych kart, więc na razie mi to nic nie da. Ale w sumie odpalę ją. Będę miał za chwilę goldi, a ją odpalę dlatego, że możliwe, że ten damage minionkowy będzie tutaj potrzebny. Bardzo możliwe, że na przykład mu zostanie, bo zobaczcie, on się pali za 88, więc mu tam zostanie jeszcze troszkę ponad 100 życia, więc może te minionki go jakoś dobiją w kolejnej turze, po kolejnym paleniu, zobaczymy jak to będzie. Tam było 5, miałem wcześniej tego klocka. Najgorsze jest to, że muszę odpalić tego, mam nadzieję, że się nie odpali jeszcze ten Ukonen. Oczywiście nadzieja, wiecie jaką jest matką. Kogo znaczy? Nie jaką. Dobra, no da mi ten minus do. Wiecie do czego. O! 4 razy miss. Co się stało? To jest 25% szans. Okej. Dobra, robimy tak. Ja chyba nie mogę mu ukraść teraz podbić. Ale ukradłem im wcześniej. To jest git. Dobra, teraz poczekamy chwilę, no bo bije mnie Fiskol, więc po nim się będę chciał leczyć. No i on sobie takie coś zrobił, a my sobie zrobimy cyk, leczonko. Oczywiście tutaj jedzie Magni, Perseusz i Błyskocza. No i tu zobaczcie, jak miał Ciemnopierza, to życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Oczywiście jest teraz portal, ale wiadomo, co ja dostaję z tych portali. No i walki jak zawsze długie, jak zawsze film będzie długi, bo tutaj widzę te bicia są mega długie. No ale okej, udało się, no i jedziemy dalej z kolejnym ataczkiem. Okej, no i kolejny atak poszedłem tak. Luny tu zostawiam mojej drużynie. Też to jest dobitka. No i mają tutaj kreskówkowe dwie karty. I to może być problem, bo tutaj może moje combo nie zadziałać dobrze. Natomiast myślę, że zadziała w trójkę, która jest na środku. No Aramis i Annabelle do leczenia. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Niby Elkanen bije mocniej w niebieskie. Wiem, że nie powinienem iść, ale Marianka bije mocniej w zielone. Więc tutaj tak naprawdę musiałbym mieć jakimś kolorem. Tylko jakimś fioletowym czy innym żółtym. A już nie mam. Mam jeszcze żółty, ale to nie chcę iść na żółtego tanka żółtym. Dobra, idziemy sobie w ten sposób. No i zobaczymy tak naprawdę co tu będzie grane. Bo może być dobrze, a może nie być dobrze. Nie wiem, Lunę oczywiście zostawiam mojej drużynie. Bo wiecie, że ja tego nie biję, bo to tego się nie da bić. Okej, no mam jedną trójkę. Mam tutaj dojście też, kurczę. Bo mam tę trójkę z czerwonymi, teoretycznie mógłbym zrobić. Ale ja zrobię w ten sposób. Może tutaj coś przyjdzie ciekawego. No. Okej, dobra. No i teraz musimy uderzyć tak, żeby komba nie było. Więc w ten sposób trzeba zrobić. No i świetnie. I odprawiamy najpierw sobie Stalwarkera. Teraz tak, kogo my tu chcemy zabić w pierwszej kolejności? Myślę, że tego pana. Możliwe, że to się uda. Więc bijemy sobie i tak, i tak. Ok, no i coś tutaj już widzimy, że ładnie poszło. Możemy sobie zrobić teraz tak. No i co teraz? Co teraz? Teraz sobie możemy zrobić tak. Zdążymy jeszcze? Nie zdążymy, więc coś mi tu może zginąć teraz. Jak my sobie to zrobimy? Jak my sobie to zrobimy? Dobra, myślę, że tak sobie muszę to zrobić. Zgostować całość, żeby za chwilę się wyleczyć. Ty jeszcze masz ten status? Nie masz, szkoda, bo Anabelka by to mogła fajnie zrobić. No dobra, robimy takie leczenie. Robimy bicie tutaj tak naprawdę, w kogo mi uderzy, to już nieważne, bo i tak nikogo nie zabije. Więc nawet nie zaznaczam. Ok, no i mamy tutaj kolejne. Myślę, że teraz zrobić czy to z lewej, czy z prawej strony. Ale zrobimy chyba w ten sposób. Dobra. No to jest snajper, więc wiadomo, że nie jest taka groźna. Zrobimy sobie tak i tak. I czy ktoś dostanie tutaj efekt?
Bo to jest najważniejsze. No dostała Marianka efekt, więc przydałoby się ją zbić. Natomiast nie wiem, czy ja ją zbiję. Chyba nie, chyba po prostu pójdę w tego, żeby go zbić. Chodzi o to, że ja mogę tego ataku nie przedłużyć, bo to jest kostiumowa karta, więc. Znaczy kreskówkowa karta, więc wiecie, jak to są te kreskówkowe karty. Okej, ale udało się tutaj za drugim razem odpalić tę pasywę Starwalkera, więc jest kolejny atak do przodu. No i zostały dwa. Zostały nam dwa. Jeden mamy z prowokacją startową i czerwony. Drugi mamy żółty skład. No i zaraz zobaczymy, co pójdzie. Może tu jedną lunę mówią, że można je bić Lixiu w kostiumie, więc może pójdziemy, ale nie wiem. Nie wiem, nie chcę obiecywać. Nie chcę obiecywać, więc dajcie sekundkę. Okej, poszedłem tutaj w ten sposób. No tutaj wcześniej nie użyłem Barclaya, bo użyłem Mitsuko, która w sumie dobrze się spisała. I używam tutaj Barclaya, bo może bardziej się przydać niż wiecie, niż Azlar. Jest też szybszy, więc zobaczymy. No tutaj trzeba pamiętać, że i Aramis, i Szal mają ten oddział, więc ich nie powinienem targetować. Gilasz tu jest, będzie najlepszym chyba celem, ewentualnie kardynał, który tu ma więcej. 1400. O, ten ma chyba lepsze, chociaż on ma więcej życia, nie wiem. No i tak bym poszedł. No tutaj wiadomo, że są same średnie karty. Jeśli mi odpalą, to mnie zabiją. Natomiast to, że są średnie, to może dać mi szansę. No zobaczymy. Zobaczymy. Może wpadną czerwone klocuszki. Dobra, fioletowych nie ma za bardzo. Czerwone jest jedno złożenie. Pytanie, czy tu by przyszedł diament, jakbym zrobił te niebieskie. Jest taka szansa, natomiast to jest 20% szans, a moje szanse są takie, że nie zawsze są duże. Dobra, ale i tak pójdę, zobaczymy. Okej, no co tu mogę zrobić innego albo jeszcze fajnego? No fioletów nie ma, no pójdziemy sobie w ten sposób. Fioletów nadal nie ma, Aramisa muszę teraz wymusić. Czerwonych również nie ma. Jak tu zrobić najlepszy ruch? Jaki ten ruch najlepszy? No muszę zrobić taki, no nie ma innego tutaj ruchu za bardzo. Dobra, jest 9. Tylko że czy pytanie, czy mi kardynał tu nie odpali wcześniej? To sobie zrobimy raz. No i tu jest bardzo duże combo i to combo by mi się przydało. Ale nie mogę go zrobić. No nie mogę odpalić drugi raz Aramisa, no bo to już będzie defeat 100%. No i co ja teraz powinienem zrobić? Powiedzcie mi. Mogę zrobić fiolety, tylko że te fiolety mogę zrobić na dwa sposoby. Albo właśnie w szala je uderzyć, naładować murdzenia, co więcej. Albo zrobić tak w Aramisa, licząc, że nie przyjdzie combo. No to może przyjść czerwone. A to czerwone przyjdzie czy tak, to i tak pójdzie. No muszę przeczekać tę jedną turę. Jedną turę muszę przeczekać tak, żeby nic nie załadować najlepiej. Przede wszystkim Aramisa nie mogę załadować. Dobrze też, że jakbym szala nie załadował. Jeśli zrobię te fiolety w poziomie, to jak to mi podejdzie? No combo nie powinno pójść. Ale wiecie, jaka to jest gra. Już tu chciało przyjść kompko. Dobra, no i tutaj odpala bardzo dużo kart mi teraz. Robimy sobie w ten sposób. Dobra, jednego ci nałożymy. Okej, obawiam się, że to nie wystarczy. Czy te trzy klocki by go zabiły? Nie, bo on miał ten oddział kosmiczny. Dobra, my próbujemy kardynała tutaj. Okej, dało mi to manę, więc to jest bardzo duży plus. Idą strzałki, ale i tak się leczę. Dobrze, że mi dało dużo tej many. Dobra, ile ty masz żyćku? 134, więc ty jeszcze troszkę musisz tutaj dostać obrażeń. Pytanie, czy nie powinien teraz iść po trzy czerwone, bo dostanę manę. Tak zrobię, pójdę po te trzy czerwone. On nawet jak odpali, uleczy mi, to tam nie robi mi jakoś mocno, bo on tylko uderzy oczywiście w Ludwika. Uleczy też niedużo, no z rdzenia uderzy dużo, ale to uleczy trochę miniona. Okej, uleczył miniona, więc to nie ma tragedii. 200...
Dobra, zrobimy w ten sposób. Mam nadzieję, że zginie ten kardynał od tego. Dobra, zginął. I teraz sobie robimy tak, takie coś. No i ja tutaj powinienem teraz iść w diamenty 2. Nie chcę tego za bardzo robić, no ale muszę, no bo nie mam tutaj innego ruchu za bardzo. Ok, no i teraz czekamy jeszcze turę. Musimy to przeczekać, aby dostawać te many dużo. Dobra, no i pytanie, ty nie zginiesz od innego tego. Kurczę, nie zginiesz. Ale zrobimy sobie najpierw tak. Teraz sobie zrobimy tak. Ok, to zginęło. Dało mi to też również manę. Teraz myślę, że tobie ściągniemy po prostu manę. Ok, tak zrobimy. No i tutaj się teraz podleczymy troszkę. No i czekamy, czekamy dalej na to, aż mi doładuje ładnie Ludwik manę. Dobra, to ładował. Zobaczymy, czy będą uniki. Nie ma uniku. Dobra, jest wygrana. No tu poszło ładnie, dość ładnie, bardzo ładnie. Tutaj Rin się zachował, że dał mi manę na Xenofolda. Potem dał mi manę Xenofold na Ludwika, więc jest po prostu, było tutaj słodziutko. Słodziutko się ułożyło, w końcu coś słodkiego przyszło. Navi walczy, proszę bardzo, walczy tutaj z Dark Vaderem i Luną. No niestety te luny są, wiecie jakie są luny. Mega wkurzające. Na początku, jak wychodziła ta karta, no mech taka, leczy bardzo mało. Leczy tylko trzech, tak naprawdę nie leczy ponad stan. Daje sobie jakiś tylko efekt, który można zdispelować. Zabiera on tylko 5% many i wiadomo, że to jest w trzy cele bije. Więc nie bije to prawie nic. No taka sobie karta. Ale teraz jak ta Luna jest, no to kurczę, no to się okazuje, że zawsze bije w te karty. Bije niby w trzech, ale w te karty, które zawsze są naładowane. Ten damage niby 140%, mamy tutaj te wzrosty jakieś od ciemnopierzów. Przeradza się nagle w damage rzędu 500 na hit, więc no takie to są rzeczy. Dobra, mamy jeszcze jeden atak. Pytanie, czy mam ryzykować i iść na Lunę. Tam mam atak z Mileną, Haftornem i trzema żółtymi. Mógłbym iść teoretycznie... Anka plus... Anka plus wiecie co. No, plus ten. Ten. Jak on ma? Lixiu i Kulerwo, o. A mogłem też sobie tu iść na jakiegoś Huragana. Albo Ferusa. Ale mógłbym też... No mamy tych ataków jeszcze trochę. 8 ataków. Ktoś ma dużo ataków. Więc może pójdziemy na tę lunę, tylko nie wiem, czy na tą lunę iść tutaj do biteczkę, czy może na tego pana. Bo tu jakbym miał Lixiu, no to może zadziałać, Kulerowo też może zadziałać. Ajajaj, ciężki wybór, dajcie sekundkę i ja sobie wybiorę tutaj, co najlepsze dla mnie. Dobra, postanowimy się tam tak, bez Lixiu, dlatego że... ja wam mogę powiedzieć dlaczego, otóż... Chodzi o to, że biorę tutaj blokadę many Kulerwo, więc Lixiu się może z nim nie pokryć. Oczywiście Lixiu tu byłaby w formie dispela. Natomiast jeśli odpali Ukonę, no teoretycznie prawie, że odpali, myślę, że na pewno odpali, to nie będę mógł jej zdispelować. Nie będę mógł ani Ukonena, ani Luny zdispelować, więc tak naprawdę tylko Fiskoila, a dispel w jednego no tu mi nic nie da. Poza tym dispel to musi wlecieć tu z klocka. Więc możliwe, że nie wleci. Idę więc w taki sposób. Zobaczymy, co tu będzie. Lipa, że tu jest ten, bo on dispeluje. Nie powinienem tu iść żółtymi teoretycznie na niego. Kurczę, ale mam tutaj dwie blokady many. Może uda się go zablokować. No, no idę tak, żeby tu się, kurczę, Navi tutaj dwa razy znowu nie poległ, bo ja nie chcę bić lun. No nie chcę, bo też polegnę. No wiem, jak to wygląda. Ale no... No ale pójdę. Jeszcze dwa żółte koło siebie postawiłem, jak... Wiecie, jak to. No dobra, mam czwórkę. A ja tu 7 klocków potrzebuję już na... wiecie, na kogo, no. Dobra, no to by było ładne, ale nie ma ładnego. To może zrobimy tak, bo tu będzie dość duże combo. No, okej. No dobra, pójdę po to.
Tu będę jeszcze musiał Milena odpalić, tylko że fajnie, jakby ona na pierwszym ładunku była. Dobra, jest na pierwszym, jest wysyp żółtych się zrobił. No ja tu Milenę potrzebuję oczywiście, wiecie do czego? Do takich rzeczy. Tu teraz zrobimy sobie w ten sposób. Teraz tak. Ten damage bardzo mały wleciał. Kogo tu mi od... A, w runę uderzyło drugi raz, tak? Dobra, no idę tak. Ciężko, ciężko to widzę. No dobra, robimy leczenie. No i tu już odpala pani Luna. Więc jak widzicie, odpaliłem swoje żółte karty. Nic to nie dało. Może powinienem bić Lunę tam wcześniej. Pewnie tak. Dobra, może mi nie ukradnie many. Ale zobaczymy. Dobra, temu nie ukradło. Ten może dostał dipsy jakieś. Nie, to jemu ukradło, okej. Dobra, no blokujemy tego. Czy fisko, ile lepiej? Nie no dobra, tego zablokujemy, bo on ma dispela. Fiskol się troszkę może odbije, zobaczymy czy mana mi zabierze znowu na tym, czy nie. Dobra, nie zabrało. To jest plus. Dobra, no i teraz tak, czy ja iść mam w ten diament żółty, czy iść mam po Milenę? Bo bardzo możliwe, że ja po fiskolu się będę musiał wyleczyć. Aj, też ten mnie uderzy, kurczę. Dobra, tu muszę liczyć na odrodzenia. Chyba pójdę po diament niebieski. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem klocków. Więc to mi Mileny nie załaduje na drugi ładunek. A, chociaż ona ma buffa od tego. A diament mi załaduje moje karty, tylko że moje karty mogą już tego nie przeżyć. To jest największy problem, że moje karty mogą nie przeżyć. Czyli i Janka, i Kulerwo mogą zginąć, a ten diament możliwe, że załaduje mi obie te karty. Jeśli oni by przeżyli, ten pewnie uderzy też pasywkę. Coś tam się jeszcze tutaj uleczy. 168. Kurczę, no. Nie wiem, nie wiem. Dobra, pójdę po Milenę. Bo jej many nie zabiorą. Żyjesz? No, ty jak. Nie, dobra, nie żyją dwie karty, oczywiście. Żadnego odrodzenia tu nie można mieć. Żadnego nic nie można mieć, ok. No, a tak to jest właśnie. To jest bicie Lun. Co ja teraz chcę tu zrobić? Ciemnopierza? Lunę może. Zablokujemy sobie Lunę. Podpalimy sobie tego jeszcze raz. Kogo teraz blokować? Bo albo chyba tego zablokuję znowu. Zrobimy sobie tak. Tu sobie zrobimy tak. No teraz nie chciałem go załadować, żeby nie przyszedł tutaj żółty, ani żadne inne combo. Ok. Ja go chciałem na drugi ładunek, ale... Ale no... No kurczę, i go wyleczą. Albo nie wyleczą, może wybuchnie. Co ja tu mogę zrobić? No mam ten diament, no i to tyle. Dobra, no zrobię tak.
Zobaczymy, co tu się wydarzy. Co tu przyjdzie. Dlaczego ona umarła? My nawet tego nie zbijemy. 41 życia. No szkoda. No to już nic nie wymyślę. Mogę tylko zrobić ucieczkę. No nie widzę tu żadnego ruchu. Oczywiście tu klocki były. Tutaj za mało mocy w tych kartach. Na pewno za mało mocy w kartach. Bo załadowałem sobie i Kulerwo i ten. No za silne są te karty. Za silne są te karty po prostu. Też to, że żadne tam odrodzenie nie weszło. Też na pewno nie pomogło. No i tak to wygląda. Tak to wygląda. No, no takie to jest bicie tutaj takich kart. Takimi kartami. Czyli tutaj miałem tylko tak naprawdę Milena Hawthorne. Więc takie połączenie tylko dobre. Natomiast no, tutaj za dużo życia. No jakbym innym składem poszedł. No tutaj miałem za mało mocy, zdecydowanie za mało mocy. Anka uderzyła i tak naprawdę Dark Feather tego nie odczuł. Może powinien być prawą stronę. Może byłoby to inaczej. Może by się udało coś tam zbić. No myślę, że tu mój błąd w kwestii odpalenia umiejętności specjalnych w karty. Zabrakło tutaj damage'a. Na pewno zabrakło damage'a. No i mamy, zobaczmy jak tutaj się prezentuje końcówka. Tych ataków. Oni jeszcze mają jeden atak, więc wygraliśmy. Mamy dwa ataki, ok, więc szybko poszło. No i co? No i nic. Czekamy 38 minut. Zaraz będzie zakończenie wojny. Więc sobie nagramy końcóweczkę. Witam ponownie, jesteśmy już po wojnie. Jak widać wygrana i jak widać znowu kurczę sobie wynik. W sensie no 5400 to nie jest dobry wynik. Natomiast wydaje mi się, że tych wyników, takich wyników właśnie będzie teraz się pojawiało coraz więcej. Te 5,5 będzie teraz taką górną granicą, gdzie wcześniej było 6000, takie do zdobyć, taka granica, którą fajnie było pokonywać. Teraz myślę, że to będzie 5500. No podwójne oddziały, znaczy podwójne, no ten drugi oddział już mogliśmy sobie skonwertować 2 dni temu. Jak widzicie, ja też sobie to zrobiłem. Od razu dałem sobie tutaj Queenowi na tanka. No i już efekty są. Zobaczmy najpierw, czy wszyscy zeszli do zaraz atakami. Tak jest. Zobaczmy sobie tutaj tabelę królów strzelców, jak to wyglądało. Malacinia 309 punktów. Bardzo ładny wynik. Gratulacje Malacinio. Ja drugie miejsce. Cycho trzecie miejsce. Gratulacje Cycho, który przyszedł do nas z Nemezis. Chyba to jest jego trzecia wojna. I już przebił granicę 200 punktów, więc gratulacje. Że udało się te 200 magiczne przekroczyć. XD. No i dalej tak to wygląda topka. No u nas tutaj na czele bardzo dużo tutaj osób od nas. U nich niestety ta skuteczność, jak widzimy, słaba. Tylko jedna osoba powyżej 250 punktów. A tutaj już 240, potem już 214 punktów, więc tutaj jest ta przepaść. Bardzo mało osób powyżej 200 punktów. 15-16 osób powyżej 200 punktów ogólnie, więc no teraz skuteczność jest mega słaba. Nie wiem, czy trzeba sobie troszkę zrewidować składy, popatrzeć jak to bić. Wydaje mi się, że niedługo nadejdzie era snajperów, tych snajperów, silnych snajperów, że po prostu będziemy brali składy z dwóch snajperów, jakiś lekarz, jakaś blokada many i może trzecia karta jakaś bijąca do dobicia. Bo nie wiem jak to będzie. Oczywiście nawet ten snajper może być średni, ale żeby bił te 1000, 1200, 1500. Możliwe, że sobie zrobię Sartanę w kostiumie na taką okazję, bo wydaje mi się, że to może działać. Mam Sartanę w kostiumie kreskówkowym. I wydaje mi się, że niedługo takie coś może mieć rację bytu. Wydaje mi się, że takie coś po prostu będzie działało, że będziemy sobie ładować snajperów dwóch powiedzmy i tych dwóch snajperów będziemy po prostu zabijać jedną kartę, która jest najgroźniejsza, jakąś blokadą many będziemy blokować sobie inną kartę i tak to się będzie kręciło.
Sam myślę nad czymś takim. Wiadomo, że oczywiście zależy, jakie defy będziemy bili, ale jak wiecie, no mamy już no większość osób może sobie pozwolić na te dwa oddziały, które są darmowe z tej konwersji. Więc jeszcze 3 miesiące i będziemy mogli sobie pozwolić na 5 takich oddziałów, czyli ten def może już być na full oddziałach. Widzieliście, co tu się stało, jak ciężko było zbić tę lewą stronę tutaj i u Konena, i Tesowe. Timiusa i Dark Federa. No ciężko było bić, no tutaj przegrałem. Nie wiem, czy na własne życzenie, nie wiem, jakby to się potoczyło. Możliwe, że powinienem bić w Lunę i Ankom i Kulerwo, może by zginęła. No niestety tutaj na początku, jak szedłem na ten atak, jak szła mi już postać nawet, to pamiętałem o tych oddziałach, natomiast później jakoś tam zapomniałem. Myślałem, że ten damage Anki zrobię większy i chyba to mi przegrało. Te odpalenie kart w lewą stronę zamiast w prawą, ale trudno, no trudno, no przegrało się i tyle. A tamten atak, nie wiem, co tam się stało z tym moim, jak on ma. No, kardynałem, że on dostał ten efekt od Starwalkera. No, sobie obejrzę, jeszcze nie oglądałem. W każdym razie tak to działa. Ja wam pokażę obronę, bo właśnie mam nowy oddział, więc warto tutaj zobaczyć, co się dzieje, gdy są te nowe oddziały. Jest to tak, że mnie tu na razie nie bili. Albo nie widziałem. Okej, no tu za jeden. Za jeden i za 6, więc pojawiają się na mnie w końcu jednocyfrowe wyniki. 1, 6, 54, więc było na 3 razy. Później 3. 3 punkty. 3 punkty, 5 punktów, 13 punktów. 15 punktów i 25, więc tu byłem bity na 5 razy już. No i to są właśnie ten nowy oddział. Tutaj za 8, za 13 i za 39, więc na 3 razy. No w końcu są takie obrony, które cieszą tak naprawdę. Ale możliwe, że to po prostu taka wojna, taki przeciwnik, może słabszy przeciwnik. Może mu po prostu nie siadało. Nie wiem, no zobaczymy teraz, jak będzie. Teraz będzie oczywiście equalizer, więc nie wiem też, co do tej obrony dam. Wiem dobrze, że ten equalizer to jest naprawdę straszny, straszny tryb dla mnie. I jak tutaj rozmawiałem z sojusznikami, to dla wielu graczy jest to straszny tryb. Więc oby przetrwać ten tydzień, te dwie wojny, zagrać szybko. Nie spodziewajcie się tu oczywiście mega, mega wyników i mega dobrych walk z mojej strony, no bo to jest tryb, którego najbardziej nienawidzę. Oczywiście pewnie pojawią się milion Erlangów i jakichś tam innych silnych kart. Dobra, tyle ode mnie widzowie. Chyba wam wszystko pokazałem. Oczywiście, że nie wszystko, bo jeszcze nagrody byście chcieli zobaczyć za wygraną. Jak wiemy, dostajemy kulki duże. Przydała mi się kulka niebieska do Fiskoila. Ale wiecie, jak to z tymi kulkami jest? Dostaję chyba z jedną na pół roku. Albo z jedną na rok, nie wiem dokładnie. No i oczywiście tutaj też jest średnia i mała tylko. No nagrody takie jak zwykle z wojny. No z wojen zdecydowanie najrzadziej dostaje się jakieś fajne nagrody. Ale to tyle. To tyle ode mnie. W sumie nie tyle, bo jeszcze wam powiem jedną rzecz. Otóż oczywiście Naviego ataki sobie możecie obejrzeć u niego na kanale, ale to już wiecie. Ale jeszcze mamy kolejnego YouTubera. Kolejnego YouTubera mamy, już wam go pokazuję. Otóż taki Mr. Q. Mr. Q sobie zaczął też nagrywać. Ma kanał i też ma fajne ataki. Jeśli chcecie, możecie sobie oczywiście go obejrzeć. Możecie wpisać na YouTube Mr. Q Empires and Puzzles i wam się pojawi, bo ze sobą Mr. Q wam się nie pojawi jeszcze. Mr. Q Empires and Puzzles. Ewentualnie możliwe, że podlinkuję go w opisie. Więc sobie będziecie mogli zobaczyć. A to już jak chcecie. Więc tyle ode mnie. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.